Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejną alternatywę dla przekąsek ziemniaczanych. Są to chipsy kokosowe z mango w takim lekkim opakowaniu. Mamy tego tutaj 40 gramów. Kaloryczność to 221 kilokalorii. Produkt wietnamski. Mango i kokos też pochodzi z Wietnamu. Bardzo króciutki skład, jak najbardziej w porządku. Mamy tutaj tylko płatki kokosowe, mango suszone, mielone, cukier, sól. I to tyle. Żadnych konserwantów, żadnych e-składników. Bardzo króciutki i dobry skład. Chociaż ten cukier nie wiem, czy tutaj jest aż potrzebny. No ale go dodali. Porcyjka niezbyt duża, powiedziałbym, że takie coś na raz, do pochrupania. No, przybrało kolor mango, bo normalnie przecież te wiórki są białego koloru. Chrupkie. Słodkie. Według mnie słodkie mango, słodki kokos, tego cukru tutaj mogli nie dodawać, albo mogli dodać trochę mniej. No ale jak najbardziej jest ok. Chociaż smak mango jest niezbyt mocno wyczuwalny. Taki lekki posmak mangowy, powiedziałbym. Ale bardzo dobre. O ile ktoś lubi mango i kokosy. Ja lubię, więc takie coś jak najbardziej mi odpowiada. Czyli kolejne chipsy kokosowe, które jak najbardziej mi odpowiadają. Te ze słonym karmelem też były w porządku. Są jeszcze inne, ale to się okaże dopiero później, jakie będą w smaku. Te na pewno nie są złe. A pochrupać zawsze coś można. Coś innego niż typowe ziemniaki. Ja polecam, jak ktoś chce sobie spróbować. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.